Meet me at the hotel, put me under your spell. Sipping on that Grey Goose, now we feeling real loose. Meet me at the hotel, put me under your spell. Sipping on that Grey Goose, now we feeling real loose. Meet me at the hotel, pow, 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 pow. Witam wszystkich, mamy 15 kwietnia, lecimy na Finlandię. Jesteśmy jeszcze w Polsce, mamy kawałeczek do Litwy. No na dnia nawigacji tu kolega prowadzi mnie. Może z 20, mamy 15, coś takiego. Lecimy ze zbiornikami do Estonii na prom, wtedy do Finlandii, w Helsinkach wysiadamy. No i rozładowujemy zbiorniczki. Tutaj ma, kolega ma 4, a ja mam 5, tylko że ja mam mniejsze, takie mieszane. On ma same duże pizdy. Bardzo niebezpieczna podróż, bo panuje wirus. O kurde, właśnie chyba mam go. Ale będę się zabezpieczał, mam tu maseczki, rękawiczki. Dobra, nagram coś. Jest promu, tam będzie ciekawie. Dojechaliśmy tutaj na port. Przejechałem pierwsze bramki, wybrałem te od ciężarówek. Tak to wygląda, jakby ktoś nie wiedział. I teraz za bardzo nie wiadomo gdzie jechać, a według znaków pojedziemy. Szefo załatwił bilety, tylko potrzebujemy kodu bookingu. I chyba się go poda gdzieś tam na bramkach, czy coś, nie wiem. Pierwszy raz tu jestem. Jak na Anglię płynąłem, to się podawało babeczce i wpuszczała. No, tu są jakieś bramki. O. Automatycznie się otwiera. I co, to wszystko? Może rejestrację trzeba podać tam przez internet czy coś? Nie wiem. 29 rajka. Byłem po bilety, dostałem o 2 bileciki. Nie wiem czy jeden dla mnie. Dobra, jakoś tak to wygląda. Nie wiem czy jeden dla mnie, a drugi dla kierowcy czy jak. Kurwa. Nie wiem czy to obojętnie który numer się powierza. No co, wjeżdżamy do promu, nie? Ruszyliśmy na prom. Zobaczymy jak tam będzie.
Tutaj załadowali całą naczepę. Ciśniemy. Przeprawa. Powinny być jakieś kurwa strzałki na ziemi. Gdzie to iść? Daj do samego końca, tam przejdziemy. Czekaj. Tu nacisnąć? Proszę otwierać. Darek, otwórz. Pamiętajmy, jakie piętro, nie? Tutaj nagram najlepiej. B3. B3 przez 1. Teraz idziemy na samą górę, nie? No. O, teraz przepierdolę cały hajs. Dawaj DKV-kę. Chodź, idziemy, że radę. Odbudamy? Topimy się? Nie, to chyba nie da się wyjść na dół. Słabo widzę, wiesz? Tutaj ostrość słaba. Nie masz choroby morskiej? Nie, nie wiem. Kto miał? No, a nie, to wypiję, tak jest. Tak szybko płyniemy, teraz widać. Żegnamy port. Nabrałem sobie napoi, bo tutaj na promie jest tak, że 29 euro trzeba wykorzystać. Wziąłem sobie te frytki i parę tych klopsików, a babeczka mówi do mnie mor, więcej, że nie można mniej wykorzystać, nie? To mówię, co mam wziąć? I wziąłem sobie te soki na trasę i tyle. Cześć. Nara. O, tu ten mój, dobra. Wracamy na auta. Rozłóż mi lusterko, jak idziesz po tamtej stronie, jo? Kurwa, ucieknie Kamil. Nie będę mógł jechać. Dobra, my ruszamy. Ogień. Kurwa, teraz bez nawigacji, jak ja wyjadę stąd. Z tego promu. Ten mnie zostawił. Telefon na łbie. Dobra, czekaj. Dobra, bierzemy jakiś podkład sobie muzyczny. Podkład muzyczny będzie i wup. Dobra, czekasz za mną. Dojechaliśmy do Finlandii. Mamy 8,5 stopnia. Oczywiście zachęcam do
subskrypcji kanału. To mnie zachęca i motywuje do robienia następnych odcinków. Dobra. Podkład muzyczny i lecimy. Nie, ten jest lip, ten jest lipny podkład. Boli, że chyba tego wirusa zachowają tutaj. Zostajemy tutaj, promy? Nie. Co? No tak decyduj się. Mają co pospór. Ja ci powiem, że też bym co pospór. Chyba wiesz. Co? Nie wiem, czy to tak można. No, raczej nie można, ale. Na pewno nie można, ale. Weź tak. Ale na pewno też. Na pewno też wszyscy nie wychodzą z samochodów. Bo mało ludzi jest na promie zawsze. Ty coś. Co to było? A ten gość już tam do tyłu się pakował. Zanim będę podglądał. Zamknij lustro, opuść tam.